Kłaniam się nisko. Tutaj wasz ulubiony kucharz Bartek Szcilautus Glen. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję najsmaczniejszy, najlepszy, najbardziej kozacki chleb z chrupiącą skórką. W internecie możecie znaleźć ten przepis pod nazwą chleb z garnka. Tylu ilu kucharzy, kucharek, tyle przepisów. Ja dzisiaj zaprezentuję swoje proporcje na idealne ciasto, a czy takie będzie? Musicie zostać ze mną do końca, a sami się przekonacie. W międzyczasie polecam zasubskrybowanie tego kanału, zostawienia pod filmikiem łapki w górę i zostawienie komentarza, czy wam się to podoba, czy nie. Dobra, kończę pieprzyć, bo pieprzu w tym przepisie nie znajdziecie. Więc co, zaczynamy! Moi przyjaciele, co potrzebujemy do przygotowania chleba z garnka? Już wam śpieszę z wyjaśnieniami. 500 gram mąki pszennej typu 550. Wcześniej ją dwa razy przesiałem. Świeże drożdże. Łyżeczka soli. Łyżeczka cukru. I 400 ml letniej wody. Do mąki wsypujemy łyżeczkę soli. Do osobnej miseczki 20 gram świeżych drożdży. Łyżeczkę cukru i 400 ml letniej wody. Teraz rozpuszczamy drożdże w tej wodzie. A kiedy nam się już uda wykonać tą czynność, przelejemy do mąki. W międzyczasie powiem wam tak. Na ten chlebek trochę będziemy musieli poczekać, ponieważ ciasto będzie musiało rosnąć minimum 12 godzin. Dlatego radzę wam przygotować to najlepiej poprzedniego wieczora, żeby przez noc to ciasto urosło, a nad ranem, kiedy wasi bliscy będą jeszcze sobie smacznie spali, wy to ciasto przerzucicie do garnka, włożycie do pieca i voilà. I potem staną wcześniej niż to robią dotychczas, bo zapach będzie się unosił w całym domu. Jeszcze wam za to podziękuję. Dobra, drożdże rozpuszczone. Teraz przelewam to do mąki z łyżeczką soli. Trzeba wziąć mieszadełko, drewnianą łyżkę bądź cokolwiek i wyrobić masę. Dobra. Jedziemy z koksem. Ciasto już jest gotowe, lekko się rozlewa, o tak wygląda. Jeszcze parę razy przekręcę łopatką. I zostawię do wyrośnięcia na 12 godzin. Oczywiście trzeba to przykryć, możecie użyć tu folii spożywczej bądź ściereczki. Zostawiamy na 12 godzin i czekamy, aż ciasto wyrośnie. Dalsze kroki za 12 godzin. Ciasto wyrosło przez noc, więc możemy spokojnie przejść do ostatniego etapu. Rozlałem piekarnik na 230 stopni Celsjusza. Musimy włożyć garnek, aby się tam nagrzało. W międzyczasie masę ciasta przerzucę na blat oprószony mąką. Kilkakrotnie złożę go do środka. Ok, no to wkładamy garnek do piekarnika, aby się rozgrzał. W międzyczasie, jak już wspominałem, całą masę trzeba przerzucić na blat. Ciasto jest lejące i może się rozpływać na blacie, ale tak ma być.
Okej. Z góry jeszcze je też opruszę mąką. Dobra. Idealną ma konsystencję. Zaraz wam pokażę z bliższa, jak to wygląda. Najwyższa pora przełożyć chlebek do garnka. Pamiętajcie, 230 stopni Celsjusza, 30 minut na jedną stronę. Potem wyjmiemy garnek i przełożymy chlebek na drugą stronę, żeby z dwóch stron był wypieczony. 30 minut minęło, więc należy wyjąć garnek z piekarnika i chlebek przerzucić na drugą stronę, ale już zapachy wypiekanego ciasta pięknie się unoszą. Bardzo gorące. Ale nam wyrósł pięknie. Teraz jak to? Bez większych komplikacji przerzuciliśmy. Tak spod spodu wygląda. Coś pięknego. Zamykamy i na kolejne 30 minut wkładamy do piekarnika. Pamiętajcie, temperatura 230 stopni. Łączny czas pieczenia 60 minut. No to co, widzimy się za pół godziny. Czas już upłynął, więc wyjmujemy chlebek. O, idealnie wygląda. Zaraz zobaczycie.